W 1822 roku urodził się Jan Józef Ignacy Łukasiewicz, polski farmaceuta i przedsiębiorca. W sierpniu 1848 roku został zatrudniony w aptece, której właścicielem był Piotr Mikolasz. W laboratorium przy aptece na zlecenie Mikolasza Łukasiewicz oraz drugi asystent Jan Zech prowadzili badania nad destylacją ropy naftowej. Na przełomie roku 1852 i 1853 Ignacy Łukasiewicz i Jan Zech otrzymali naftę. Łukasiewicz starał się znaleźć praktyczne zastosowanie dla nafty. Pierwsza skonstruowana przez niego lampa rozświetliła wystawę apteki. W 1854 roku Łukasiewicz przeniósł się do Gorli. W tym samym roku w dzielnicy Zawodzie na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej i Kościuszki zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. W wielu krajach lampy naftowe stanowiły w drugiej połowie XIX wieku najpopularniejszy i tani sposób oświetlenia wnętrz mieszkalnych. Wynalezienie lampy i otrzymanie nafty przyczyniły się do powstania przemysłu naftowego.